Cześć, witajcie na kanale Terasfera. Cześć, witajcie. Dzisiaj nasz vlog będzie troszeczkę inny niż ostatnio. Nie będziemy tyle zwiedzać, biegać po plażach. Biegać po górach, po szlakach. Dokładnie, chociaż w sumie plaże by się dzisiaj jakieś przydały, bo tak. Jest u nas znowu gorąco, nie uwierzycie, ale tak. Żeby nie było, to proszę bardzo. 7 września, 31 stopni. Masakra normalnie. Także w Anglii nie zawsze jest wiecznie, deszczowo i pochmurno. Dokładnie. Czasami jest gorąco i dzisiaj się po prostu rozpuszczałem w pracy. Dostaliśmy zaproszenie na targi Caravans Show, także między 24 a 26 września będziemy w Poznaniu na tych targach w sekcji, przerobionych ręcznie. Własnoręcznie campervanów. Zawitają tam również Kasia z Łukaszem z kanału podróżowania jako gość specjalny, jak i pojawią się tam Liski z kanału Foxes in Eden, Zośka i Kuba. Pozdrawiamy Was, może nas oglądacie. No i będzie jeszcze wielu fajnych vanlifersów, tak. Wiele fajnych camperów ręcznie zbudowanych. Także będzie co oglądać, będzie gdzie wpaść na herbatkę, także zapraszamy do naszego ciapka na herbatkę i może ciasto. No słuchajcie, musimy się troszeczkę przemieścić, bo nam ludzie nie dają spokoju, cały czas ktoś przyjeżdża. Myśleliśmy, że jest to takie zaciszne miejsce, ale jest się okazuje... Blisko Swindon, nas 15 minut od naszego domu, Barbu Castle, tak się nazywa to wzgórze. Także chodźcie Wam pokażemy trochę panoramy, jak nasze miasteczko wygląda. I zaraz się podzielimy jeszcze resztą wiadomości z Wami. Tylko klucze, kochanie, trzeba wziąć i zamykać go. A gdzie są klucze? No, chyba z tamtej strony gdzieś. Naprawdę jest przepiękna pogoda. Mam nadzieję, że będzie piękna polska złota jesień w Anglii w tym roku. Mam nadzieję, że będzie piękna polska złota jesień w Polsce, jak przyjedziemy. Ojejku, no to było super. Że nie będziemy tam marzli. Jakbyśmy mogli gdzieś sobie jeszcze naszym ciapkiem pojechać. No i kolejna wiadomość jest taka, że jest to ostatni czwartkowy vlog. Od tej pory wracamy do robienia vlogów raz w tygodniu i prawdopodobnie to będzie sobota. Sobota, tak. Chyba, że macie jakieś inne sugestie i wolelibyście oglądać nasze filmy w niedzielę, dajcie znać w komentarzach. Dokładnie, czy sobota, czy niedziela, czy rano, czy po południu. Kiedy najczęściej macie czas do oglądania? No bo wiadomo, jak pracuje algorytm YouTube'a, no a chcielibyśmy, żeby nasze filmy były widoczne i żeby jak najwięcej osób miało szansę je obejrzeć, także dajcie znać w komentarzach. Tak, a właśnie algorytm działa tak, że jak na przykład przez pierwsze tam 12 godzin nikt filmów nie ogląda, no to gdzieś ten film się potem zakupuje. Tak. A tak jak nam powiecie, kiedy będziecie chcieli oglądać, no to wtedy go będziemy wkładali. Nie będzie zakopany. Nie będzie zakopany, gdzieś tam, jak zakopany na przykład. No dokładnie. A zdecydowaliśmy się na to ze względu, że mamy ostatnio trochę sporo pracy. Musimy nadrobić trochę zaległości w domu po tych wszystkich podróżach. No tak. I chcemy nagrać w końcu Ventura. Dokładnie. Jak wiecie, naszego kampera skończyliśmy budować już kilka miesięcy temu. Był już on gotowy, żeby ruszyć w podróż, więc no, oczywiście... Nie mogliśmy się doczekać tych podróży i zamiast nakręcić Ventura, to zaczęliśmy podróżować. Ale nie martwcie się, pracujemy właśnie nad Venturem i w następną niedzielę, nie w tą niedzielę, co teraz będzie, tylko jeszcze w następną pojawi się Ventur. Tak, a za wiecie, półtorej co się... tygodnia. A wiecie, co się pojawi w tą niedzielę? A w tą niedzielę przeżyjemy to wszystko jeszcze raz. Czyli skończyliśmy w końcu pracę nad filmem z serii timelapse z budowy naszego vana. Troszkę nam się zeszło, było strasznie dużo materiału do przejrzenia, do po prostu zmontowania, ale, projekt jest już gotowy. Tak, także w niedzielę zapraszamy Was na timelapse'a z naszej budowy, a w następną niedzielę będzie wreszcie Ventur. My podczas podróży jeszcze dopracowaliśmy, dopieściliśmy naszego kampera. Pojawiło się troszkę nowych rzeczy, o których
nasi widzowie, którzy nas śledzą od początku, nawet jeszcze o nich nie wiedzą. No i podczas podróży też zobaczyliśmy, co tak naprawdę nam się sprawdza, tak. Czego nam brakuje, co się przydaje. Tak, co się przydaje, co sobie dorobić. Ale wreszcie nasz kamper jest już skończony, więc zabieramy się do roboty. No tak. I oczywiście też przygotowania do wyjazdu, Polski. Bo będzie to w końcu wyjazd zagraniczny. Tak, w końcu po 2 latach opuścimy Wyspy Brytyjskie. Po 2 latach, tak. No się słuchajcie, nie możemy doczekać naprawdę tej przygody. No i mamy nadzieję, że przyjedziecie na te targi do Poznania. Słuchajcie, fajnie by było się spotkać. My jesteście gdzieś niedaleko Poznania, a w ogóle jeszcze po targach zostajemy w Polsce 2 tygodnie, także jeżeli ktoś będzie przejeżdżał w okolicach Mińska Mazowieckiego, to piszcie nam na Facebooku, na Instagramie, także możemy się też spotkać, no bo przecież we wrześniu jeszcze też ludzie urlopują w Polsce, piękna złota jesień, może akurat ktoś przejazdem będzie przez piękny Mińsk Mazowiecki jechał, pozdrawiamy wszystkich z Mińska Mazowieckiego. A jakby co, to dajcie też znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć z Polski. Oczywiście zrobimy jakąś relację z targów, tak. Dla tych, którzy nie będą mogli na tych targach z nami być, to pokażemy wam, jak to wszystko wyglądało, więc na pewno będzie jakiś vlog jakiś z targów. Vlog, na pewno zobaczycie, ale tam dajcie znać, co byście, to wygląda. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, co byśmy mogli w Polsce jeszcze odwiedzić. Oczywiście odwiedzimy naszą rodzinę, którą serdecznie pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy nasze mamusie, naszych tatusiów. Wiktorię, Kasię, Krystiana, wszystkich po prostu. Więc odwiedzimy naszą rodzinę, ale oprócz tego może jeszcze uda nam się coś fajnego w Polsce zwiedzić, zobaczyć, także dajcie też znać w komentarzach. Tak. Jakieś propozycje. Oczywiście możemy tam gdzieś podjechać w Polsce. Coś sfilmować, coś nakręcić. Bo to głównie dzięki wam ten kanał istnieje i to dla was chcemy robić filmy. Jeżeli macie jakieś propozycje, to piszcie. Tak, i chcielibyśmy nagrywać to, co was też interesuje. Nie Dokładnie. Tylko to, co nam się podoba. No jak już zauważyliście, będziemy się starali teraz kręcić vlogi na bieżąco. Także to, co się będzie działo u nas, będziecie widzieli zazwyczaj w następną niedzielę. Także no, cieszymy się z tego. Dużo pracy nas czeka. Mamy dosyć duży projekt w następnym roku. Zobaczymy, jak się to wszystko nam poukłada, ale o tym porozmawiamy jeszcze. O tym może zrobimy jakiś odcinek Q&A. Q&A, tak. Jakieś pytania. Tak, to chętnie na to odpowiemy. Opowiemy wam o naszych planach. Tak jest. A u nas już zachodzi słońce. Słońce. Robi się troszeczkę chłodniej, więc powolutku będziemy się zbierali do domu. Odpoczywać. Jeszcze sobie tutaj posiedzimy troszkę. Mam nadzieję, że wam się podobał ten vlog. Sorki, że taki może krótki, może trochę nietypowy, ale... Ale miało go nie być, więc... Miało go nie być, bo tak. Już w ten czwartek miało nic nie być, ale... Ale stwierdziliśmy, że nie, no musimy... Was poinformować o tych wszystkich zmianach. Planach na krótszą, niedaleką przyszłość. Dokładnie. Także słuchajcie, no dzięki jeszcze raz, że jesteście. Nie zapomnijcie nam napisać w komentarzu, w który dzień wolelibyście, żeby się pojawił film. Dużo nam to pomoże na pewno. No i to tyle. I to tyle. Trzymajcie się. Także trzymajcie się. No i pamiętajcie, timelapse w tą niedzielę. W następną niedzielę Wantur, a później będzie już relacja prawdopodobnie z Polski i z targów. I z naszej podróży do Polski. Tak także, jest, także jeżeli wszystkich... nie będzie żadnej obsuwy i żadnych problemów technicznych. No, dokładnie. Także dziękujemy, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się. Hejka. Hej.